Kolejny odcinek Food Trucka bez wiśni, ale jako, że to ale nasz dzisiejszy gość, tak ci się tylko wtrącę, kiedy mu napisałem, że będziesz to zamiast wiśni napisał, to chyba upgrade. W rodzinie nic nie zginie, a to odcinek z cyklu Puma Family, co zresztą widać po tych pięknych butach, które tutaj stoją. Szczegóły oferty znajdziecie w opisie tego odcinka. I przypominamy także o ofercie firmy Superbet, a więc naszego partnera. Jeżeli Polska pokona Estonię, awansuje do finału baraży, to czeka na was naprawdę moc atrakcji. Jest także cały czas do wykorzystania kod FT34, z nim możecie dostać różne bonusy, a więc sprawdzajcie oferty Superbetu i w aplikacji, i na stronie internetowej. I bądźcie czujni, ale teraz cała uwaga skupiona na tym, co za moment, czyli odcinek z Pawłem Bochniewiczem, popularnym bohenem, tudzież Batorym, chociaż jak wiemy, ten Batory to już mniej aktualna ksywa akurat. Zdecydowanie. Zaczynamy nowy cykl, Podkarpackie Talenty, i w ramach tego cyklu zaprosiliśmy do nas skromnego chłopaka z Dębicy, Pawła Bochniewicza. Dzień dobry, witam serdecznie. Nie taką już skromną chciałem powiedzieć, majestrzelczyk z Kolbuszowej, witamy serdecznie. Świętka, Kolbuszowej. Tutaj pozdrawiamy całe Podkarpacie. Dębica, Kolbuszowa. Ta Wisłoka Dębica cały czas jest mocno gdzieś w twoim sercu. Teraz widziałem, że nawet na streamie też twój logotyp związany jest z Wisłoką, czy nie? Jakby klubu nie wybierasz, nie? Rodzisz się tam, gdzie się rodzisz i po prostu ten klub zostaje z tobą na całe życie. No i tak jest z Wisłoką, nie? Od małego na Matejki w Dębicy się wychowywałem, wszędzie widziałem te graffiti, Wisłoka Górnik, więc też stąd też Górnik. No i tak mi zostało. Myślę, że każdy gdzieś tam ma ten klub i ciężko byłoby się gdzieś przerzucić na coś innego. A trafiłeś tam do jakiejś galerii sław, teraz jako reprezentant Polski? Jestem ambasadorem Akademii. W sensie jest tam gdzieś tam moje zdjęcie, jestem pokazany jako ten przykład, można powiedzieć. Dla mnie jest to super, nie? Bo pochodząc z Dębicy też miałem takie wzorce, które gdzieś tam się wybiły. No, Jędza na przykład. Mateusz Borek. Tak, no dla mnie to był taki wzorzec, nie? Że z tej Dębicy jednak można gdzieś wypłynąć na głębsze wody. Gdzieś to był taki pomnik dla mnie. No, Leszek Pisz, Seweryn Gęcarczyk też miał. Nie wiem, czy jest z Dębicy, ale gdzieś tam na pewno miał. On jest chyba z Zamościa, mi się wydaje. Wiesz? Ale wiem, że miał jakieś tam. Na pewno miał. Może dziewczynę miał sam. Nie, na pewno miał mieszkanie w mojej klatce, bo przyjeżdżał fajną furą, ja miałem, piłkarz przyjechał. Okay. Nie? Więc to pamiętam. Więc no, fajnie, że ja jestem też taką postacią, którą gdzieś tam młodzi zawodnicy mogą, czy tam nie tylko piłkarze, ale jacyś no inni młodzi chłopacy czy dziewczyny mogą zobaczyć, bo jednak się udało, nie? Mhm. Ale wspomniałem o tych streamach, tak tylko napomknąłem. Co cię skłoniło do tego, żeby wrócić do streamów? Ty już przy okazji naszej pierwszej rozmowy mówiłeś, że streamowałeś, ale miałeś 3 widzów i to była twoja mama, twoja dziewczyna i ty z drugiego konta. Co cię skłoniło, żeby teraz do tego wrócić? Pierwsze co, ja po prostu lubię to robić. W sensie sprawia mi to przyjemność, wiesz, siedzę sobie, rozmawiam z moimi kolegami z Dębicy właśnie. To jest dla mnie taki jakby... mogę to nazwać, nie wiem, wyjście na piwo, powiedzmy, z chłopakami z Dębicy, utrzymujemy tak kontakt, gramy razem w CS-a, więc już gramy bardzo, bardzo, bardzo długo. No i tak stwierdziłem, czemu by tego nie zrobić live i czemu by tego nie, jakby, no nie mieć jakiejś tam relacji z kibicem jakimś, czy z widzem, może ktoś mnie chce o coś zapytać. Mi to sprawia przyjemność, więc... Zwłaszcza, że nie jest to nic nowego w świecie piłki, prawda? Bo wielu piłkarzy gdzieś też sobie streamuje. Może niewielu, ale są takie... Tak, dlatego stwierdziłem, no czemu nie. Mam do tego sprzęt, więc sprawdziłem, czy to będzie działać, jak to będzie działać, czy to będzie ok, czy nie. Więc no, na pewno jest to nieregularne, no bo jak nie, mam 2 treningi, to nie mam takie, nie, no, będę dzisiaj streamował, nie? Czy tak jak to streamerzy mają jakieś tam harmonogramy, wiedzą, kiedy to zrobią. Ja bardziej mam takie, dobra, dzisiaj będę grał, to może odpalę, nie? Spontaniczny streamer jest taki element tajemnicy pewnie. Tak, nigdy nie wiadomo kiedy wyskoczy. Ale to możemy dać tytuł, że Paweł Bochniewicz wrócił do nałogu? No właśnie. Wiedziałem, że to się, napomknie. Nie, to już dawne czasy, teraz już jakby mam inne priorytety i tak dalej, wszystko jest, wiesz, wyregulowane. Wiem, kiedy mogę, kiedy nie mogę. Więc nie ma takiej opcji. Czyli jesteś jakim przykładem na to, że nie trzeba sobie całkowicie odstawić używki, bo tylko odrobinę jej sprawia, że się z powrotem w to wpada, tylko teraz potrafisz sobie to dozować, tak? To znaczy, był taki moment, że ja zrezygnowałem całkiem. Na długo? No, ponad
2 lata, ale nie miałem tak, że ja, nie wiem, trząsło, że to komputer, nie? Ale za go w CSKA. Kurde, te chłopaki grają, a ja muszę, nie, no, tak nie było, po prostu. Koplówki. No nie, aż tak nie było, więc no a później jakoś wróciłem tak normalnie, nie? Dla mnie to właśnie jest kontakt gdzieś tam z moimi znajomymi z Dębicy. Jakby, no, moim priorytetem jest bycie piłkarzem, więc zrobię wszystko, żeby być profesjonalny, więc nie wyobrażam sobie w tym momencie, nie wiem, mieć dnia wolnego i od 8 rano do tam 22 grać. Potrafiłeś 13 godzin, nie? Tak. Potrafiłem kiedyś, ale to też było spowodowane tym, że byłem sam w Hiszpanii wtedy. No i masz takie, wiesz, no co tu robić, nie? No to dobra, no to jest tam jakiś... Ale rzeczywiście się znalazło w Hiszpanii do roboty. No jest, nie? W sumie masz rację. Lepiej było na kompie pograć. Ja na kompie z chłopakami grałem, no myślę, że to było głupie, ale no już to jest gdzieś tam melodia przeszłości, a teraz... No teraz też dużą rolę gdzieś tam odegrała moja żona w tym wszystkim, bo... Stop. Bo ona wcisnęła ten czerwony przycisk, no i teraz już raczej tego czerwonego przycisku nie musi przyciskać, bo gdzieś tam jestem w stanie, no już jestem na tyle świadomy, no już nie mam 18 lat, tylko 10 lat więcej, więc wiem, co mogę, czego nie mogę. To taki maks, jaki spędzasz przed kompem, to? Różnie, bo to wszystko zależy od tego, jak się tydzień ułoży. Jak gram gdzieś w tygodniu, no to można powiedzieć, że prawie w ogóle nie gram. Jak mam, nie wiem, dzień wolny, no to przed tym dniem wolnym sobie pogram dłużej. W sensie, nie wiem, 3 godziny powiedzmy, nie? Jakieś tam 2-3 gierki w CS-a. Herenwen tak w ostatnich latach nie za często gra w tygodniu, prawda? Więc... No nie, zwyczajnie. No jak jest puchar... A że daleko nie dochodzicie, to... Jak wrócimy z kadry, to też mamy jakiś mecz w tygodniu, ale no, nie wiem, jak właśnie zawodnicy typu, nie wiem, Robert, Wojtek, którzy grają przez cały rok, przez 3 dni, jak oni to wytrzymują, nie? Bo to jest jakaś katorżnicza rzecz, nie? Dla mnie, tak mi się wydaje. Co jest najgorszego? Właśnie, wyjazdy bardziej, czy same mecze? Wydaje mi się, że te wyjazdy, no mecz jako mecz, no każdy chce grać, każdy lubi grać, ale później, wiesz, grasz mecz o 21, gdzieś tam wrócisz o tej 3 w nocy, tak jeszcze oni mają dzieci, no to rano nie pośpisz, no bo dziecko, zaraz znowu do hotelu, znowu mecz i gdzieś tam przez ten, nie wiem, 2-3 tygodnie okej, okay, nie? Ale jak są zawodnicy, którzy te grają, wiesz, do finału Ligi Mistrzów na przykład, czy tam finału Pucharu, no to jest to dosyć duże wyzwanie, nie? A ja, Holandia jest bardzo małym krajem, więc ja mam jeden wyjazd, gdzie jadę do hotelu dzień przed meczem, nie? Bo tak to wszystko w jeden dzień, no bo tam godzina 15 i jesteśmy na stadionie, więc no ja tego problemu nie mam. Ale sam mówiłeś też, że mógłbyś odejść nawet do słabszej ligi, ale do klubu, który regularnie walczy na przykład o Ligę Mistrzów albo gra w innych europejskich pucharach. Nie, no... Właśnie, żeby troszeczkę tego rytmu skosztować? Właśnie chciałbym spróbować tego, nie? W sensie tego grania co 3 dni, tych pucharów, więc... no tak, no jakby pojawiła się taka oferta, to myślę, że jeśli ja bym był niezadowolony i klub, no to pewnie byśmy z tego skorzystali. A zasiedziałeś się już w tej Holandii? Ciężko powiedzieć, bo ja tak naprawdę rok straciłem, nie? Więc zagrałem bardzo fajny pierwszy sezon. Gdzieś tam już były jakieś znaki, że może to będzie w sumie ostatni sezon, a później nieszczęsny sparing i tak naprawdę reset, nie? Więc mi jest ogólnie dobrze w Holandii, nie? To jest super kraj, piękny kraj. Tylko ta pogoda, co? Każdy to mówi. No i to jest trochę prawda, nie? W sensie pogoda i trochę kuchnia, ale wiesz, nie narzekam na jakieś, nie wiem, bezpieczeństwo, wiesz, wszystko jest tak, jak jest, jeśli chodzi o życie pozasportowe, no to chodzi wszystko jak w zegarku, nie wiem, śmieci mają ci w poniedziałek wynieść, to te śmieci wywożą, wiesz, no nie przejmuję się niektórymi rzeczami, które gdzieś tam niektórzy w innych krajach mogą się przejmować, wszystko jest na najwyższym poziomie, jakieś tam szpitale, nie szpitale, to też jest ważne dla piłkarza, wiesz, poza klubem, więc no nie mam na co narzekać, ale wiesz, no piłka nie lubi próżni i fajnie by było gdzieś tam zrobić kiedyś, może zaraz ten krok do przodu. Też masz w klubie taki mocny vibe ekstraklasy, bo jest Mickey van der Hart w bramce, jest Pelle van Amersfoort. Czasami rozmawiasz z nimi jeszcze o Polsce? No oni ogólnie są zachwyceni Polską. W sensie bardzo dobrze się czuli w Polsce. Pelle nawet, jak mieliśmy 4 dni wolnego na reprezentację, no to wtedy swoją narzeczoną wziął do Krakowa i oświadczył się w Krakowie, więc... Wow. Ona pracowała chyba nawet w Krakowie, jeżeli dobrze pamiętam, kiedy on był w Krakowie. Tak mi się coś...
Kojarzy. Możliwe, możliwe. No ale bardzo dobrze wspominają, nawet teraz, no właśnie jak mają wolne, no to czasami, tak jak widać, to wracają do Krakowa. Miki bardzo dobrze wspomina Poznań. Też mówi, że Wrocław super miasto, zawsze jeździ do Wrocławia. Też dobrze trafili, nie? Na fajne tak, miasta, tak, bo tak. To też jest ważne. Więc bardzo dobrze wspominają i jak tam są jakieś, są na przykład jakieś zapytania z polskich klubów odnośnie zawodników Serenwein, to też się pytają i wszyscy mówią, że było super. Nie? Czy właśnie ta liga holenderska, o której mówiłeś wcześniej, że no rzadko się kiedy zdarza, abyś musiał powalczyć o piłkę zagraną przez środkowego obrońcę drużyny przeciwnej w powietrzu, że raczej tam jest ta kultura grania od ziemi, że pod tym względem możesz się też fajnie piłkarsko rozwijać. Czujesz, że cały czas ten rozwój u ciebie postępuje? Nawet wczoraj rozmawiałem z Sebą Szymańskim i właśnie się pytałem, jak tam Turcja, jak liga. No i mówi właśnie, że w Holandii jednak jest ten spokój gry, nawet jeśli tak on grał w Feyenoordzie, w bardzo dużym klubie, teraz gra w Fenerbahce, w bardzo dużym klubie w Turcji, to jednak różnica jest taka, że jak jadą do mniejszych klubów, to tam jest tak zwana kopanina, nie? W sensie jest długa piła, zebranie drugie i może coś tam się wyrzeźbi, nie? Mhm. A jednak w Holandii to widać, że nawet te mniejsze kluby, no oczywiście zdarzają się takie mecze, że gdzieś tam próbujesz grać tą długą piłkę, ale zazwyczaj nawet, szczególnie jak się gra u siebie, tak graliśmy z Feyenoordem teraz, czy z Ajaxem grasz u siebie, no to trener normalnie mówi, grajcie od tyłu, tylko no, uważajcie, bo Feyenoord ma bardzo dobry pressing, to uważajcie na ten i na ten aspekt, ale jest bardziej spokojnie, gramy od tyłu i tak zazwyczaj to wygląda. Też powiedziałeś takie słowa, że w Holandii obrońca nawet stara się o to, żeby tę bramkę strzelić, a w tej lidze włoskiej o to, żeby tej bramki nie stracić. Co według ciebie jest ważniejsze tutaj, teraz, w tej kadrze, w przypadku reprezentacji Polski? Znaczy, no ja jestem zdania, że obrońca powinien umieć bronić. Ale teraz tak futbol się zmienił, tak małe są te przestrzenie i tak to wszystko jest gdzieś tam dobrze zorganizowane, że no też musi dobrze rozgrywać, nie? To musisz znajdować te przestrzenie, musisz się dobrze ustawiać pod pressing przeciwnika. I tego właśnie tam... się nauczyłeś w Holandii. Tak, tak. Czy tam to... uczysz się wciąż. Tak, pewnie. To jest taki aspekt, gdzie trenerzy naprawdę bardzo, bardzo jakby dużo na to czasu zwracają uwagę. Więc tak. No ale ja myślę, że no, obrońca powinien dobrze bronić. Bo co z tego, że będzie super gdzieś tam wprowadzał piłkę, jak później przegra tam 7-7 pojedynków i straci jeszcze bramki, więc myślę, że pierwsze bronienie, a drugie rozgrywanie, ale myślę, że to już się teraz robi takie 50-50, nie? Trochę, że wszyscy bronią i cała drużyna się broni, tak, i cała drużyna tak. Ale to jednak widać po Michale Heliku, wiesz, on ma 9 goli, ale cały czas ludzie też patrzą, ile bramek Huddersfield straciło i tak nie byli przekonani w kontekście jego powołania do kadry. A to akurat Huddersfield znasz dobrze, bo graliście sparring nie tak dawno. Tak, graliśmy sparring. I dostaliście czerwoną kartę. Kuriozalna historia, bo to jest w ogóle niepojęte. Graliśmy sparring, ostatni chyba to był sparring przed sezonem, każdy chce się spróbować i okej, no czerwona kartka była, to nie ma w ogóle co dyskutować, no ale no sparring, 40 któreś minuta, no to mówimy, dobra, no to zdejmijmy tego zawodnika, który ma czerwoną kartkę, no ale przyjechaliśmy tutaj specjalnie na sparring, no to nie, dograjmy to w 11. Nie, jest czerwona kartka, no i później drugą połowę graliśmy w 10. Gdzie jakby cały już plan na mecz jest no inny, nie? No bo nie jesteś w stanie, gdzie w pierwszej połowie my graliśmy piłką, rozgrywaliśmy tą piłkę i bardziej dominowaliśmy, tak w drugiej połowie już to było cięższe, nie? Więc a co do Michała Helika, no to dla mnie to jest, jakby on jeszcze tylko raz to zrobił w sezonie, że strzelił te 9 bramek, no to okej, no to jeden sezon, ale to już jest któryś sezon, gdzie on strzela te bramki, więc... I to nie tak, że z głowy strzela te bramki, tylko gdzieś tam mu spadnie, zawsze mu spadnie tam, gdzie jest. Ma więc... tego nosa w polu karnym. Więc ma to coś, nie? Więc no szacun dla... Chyba z 30 parę goli w karnierze, to no, wiesz, nie ten napastnik by chciał mieć takie liczby. Mam z nim jakby kontakt cały czas, więc super gościu. Nie taki jak z Tomkiem Loską, ale kontakt. No nie taki jak z Tomkiem Loską. Zawsze teraz, ja już zauważyłem, że zawsze jak gdzieś ja się pojawiam, nawet to jest, nie na streamie. To jest pytanie o Tomka Loskę? A czy będzie Tomek Loska? Ale to ty sam to zacząłeś, bo kiedy tutaj coś narzekaliśmy ale... na umeblowanie nasze, to od razu powiedziałeś, Tomek to ogarnie, więc to nie my, to nie, ty. Nie, ja wtedy jak zacząłem tutaj go promować do food trucka. My w szatni to takie cuda robili, wiesz, ja miał playlista taką fajną, wiesz, te no. Wszystkie stare piosenki, kolorowe jarmarki. Śląskie szlagry. Nie no, kolorowe jarmarki remix, wiesz, tam różne takie rzeczy, mydełko DJ Schmitek.
Śmietek. DJ Śmietek też był, wszystko było. Klasyk. No Biorze. I wiesz, dla mnie luty, dla ciebie maj, te wszystkie kurde piosenki takie weselne. I wiesz, po treningu schodziło się, trening półtora godziny, a my 3 godziny po szatnie jeszcze tańczyli. Nie. Ale to z perełkę wam sprzedałem. Ja też myślę, mega fajny odcinek, jeden najlepszy. Ja myślę, że powinienem mieć jakieś ten, zacensuje jakieś, wiesz. Coś ci odpalimy. No nie, no z Tomkiem też mam bardzo dobry kontakt, no nie ma co ukrywać. Powiedział, że ja będę grał w grę, a on z drugiej kamery odpali sobie grilla na balkonie i będzie rozmawiał z ludźmi, więc tak by wyglądał nasz stream, ale raczej, chociaż może to się kiedyś uda, no zobaczymy. Mówimy w kontekście kadry bardzo pozytywnie, że wreszcie ten marzec może się okazać dla nas jednak fajnym miesiącem, że wszystko dobrze wygląda, mamy sporo oczekiwania, a trochę to jest tak, że to przez to, że Robert Lewandowski jest w formie i wszystkim nam towarzyszy teraz jakaś taka pozytywna wibracja, bo ten Robert robi nieprawdopodobne rzeczy. Oczywiście cały klub gra lepiej, cała Barsa, no ale jednak widać to, że on jest w gazie i to też czuć. Tutaj na zgrupowaniu jeszcze pewnie za mało czasu, żebyś był w stanie się do tego odnieść, ale czy ty też go obserwując pomyślałeś sobie, o dobra, to jest ten czas. Zawsze mi się chciało śmiać, jak tam dziennikarze kwestionowali, Robert to już powinien skończyć, Robert to już coś tam, Robert tamto. Robert to jest najlepszy piłkarz polskiej historii, nie? Więc może się ktoś tam zgadzać, nie zgadzać, dla mnie jest najlepszy w polskiej historii, więc no to jest oczywiste, że jeśli on jest w dobrej formie, no to cała reprezentacja na tym zyskuje, a nawet jeśli nie jest w dobrej formie, to i tak jest wystarczająco dobrej formie, żeby być dobry jak na naszą reprezentację, więc nie rozumiem jakby kwestionowania jego osoby. I, no i to jest tak czasami jak wiatr zawieje, nie? Jak Robert troszkę słabiej, no to już nie do kadry, ale jak już troszkę lepiej zagra, no to już jest znowu na tej fali wznoszącej. Tak, już jest teraz znowu najlepszym piłkarzem na świecie. Myślę, że to wszystko po prostu trzeba gdzieś tam jakby zachować ten złoty środek i każdy wie, jaką klasę ma Robert. I myślę, że w każdym momencie on może zmienić mecz, nie? Więc a czy widać teraz, czy się jakoś zmieni? Nie wiem. Ale on sam mówił o tym, że miał ten czas kryzysu, powiedzmy, i fizycznie, i mentalnie się gorzej czuł, a że teraz jest znacznie lepiej. I to nawet widać trochę po jego wypowiedziach. Znaczy, ostatnio jak był na kadrze, to też akurat mam przyjemność z nim siedzieć przy jednym stoliku, więc normalnie się zachowywał, no był uśmiechnięty, nie wiem, bo nie wiem gdzie miałem szukać tych znaków. Usadzili was tam według wzrostu, czy jaka nie. konfiguracja? Nie, w sumie Seba Szymański też siedział, więc... Jako kolega Sebastiana. Jest raczej... To ten balans, złoty tak, środek. Tak. Nie no, myślę, że wiesz, no cokolwiek by tu nie gadać, nie rozmawiać o Robercie, nie mówić, no to jeśli on jest w dobrej formie, no to jest tylko im plus dla reprezentacji, no bo wiemy jakim on jest zawodnikiem, co potrafi. I na pewno reprezentacja na tym może tylko zyskać, więc ja się cieszę i jakby reszta Polaków, która kibicuje reprezentacji, też powinna się cieszyć. Zdecydowanie. A ty mówiłeś, pamiętam też te 3 lata temu, jak się widzieliśmy, że tobie bardziej pasuje gra w trójce jako ta centralna postać defensywy, z racji tego, że jednak jako półlewy czy półprawy obrońca masz więcej pojedynków ze skrzydłowymi, co nie jest do końca taką rzeczą, którą ty najbardziej lubisz na boisku. Dalej to jest twoje ulubione miejsce? Czy coś się zmieniło? Znaczy jakbym miał wybierać w trójce, to wolałbym w środku, nie? Ale jeśli trener powie, chciałby, żebym zagrał po lewej, to jestem, wiesz. Nawet jak mam za lewym grać, nie ma problemu. W sensie, no to jest troszkę inna specyfika gry. Nikt nie lubi pojedynków jeden na jeden ze skrzydłowymi. Nawet jak jesteś lewym obrońcą niskim, masz super gdzieś tam nisko. Niski środek cięższy, tak? No to też nie lubisz, bo zazwyczaj tam są najlepsi zawodnicy, najlepsi driblerzy, więc nikt nie lubi tych pojedynków jeden na jeden, więc no tak, myślę, że ta centralna część to jest jakby moja ulubiona pozycja, ale jeśli chodzi o tą lewą stronę, szczególnie kiedy jesteś właśnie przy piłce, to chyba jest nawet troszkę lepiej być, tam możesz się bardziej zapuścić do przodu, nie masz większą taką swobodę w tej grze. Chociaż w Holandii do tych takich wiatraków, utalentowanych driblerów, to też powinieneś być przyzwyczajony, bo akurat tam jest ich cała masa. Właśnie w każdej drużynie, nie? Jakby wiem, że kibice w Polsce myślą, że Liga Holenderska, Ajax, Feyenoord, PSV i tam może EZ, ale no w każdej drużynie naprawdę są bardzo dobrzy zawodnicy i to... No czasami ja się dziwię na przykład, że grają na przykład w takiej drużynie, nie? Więc
Więc tak, no w każdej drużynie znajdziesz naprawdę takiego bardzo, bardzo dobrego zawodnika. A też jeżeli chodzi o dziewiątki, mówiłeś w wywiadzie chyba dla Weszło z Szymonem Janczykiem, że Brian Brobbey to jest taki napastnik, który mocno ci gdzieś zapadł w pamięć ze względu na jego siłę fizyczną. No, także wiadomo, że Pavlidis to jest napastnik, który gdzieś tam też dał ci się we znaki. No na Pavlidisa jest bardzo dobry, ale ja sam po prostu zagrałem bardzo słaby mecz, to dlatego. A z no, Brobbey no to taki... Ma wszystko oprócz spokoju przed bramką. W sensie jest silny, szybki, no zastawka. Może dribbling nie jakiś tam super, no ale jest w stanie wygrać z tobą jeden na jeden gdzieś tam mocą. Ale właśnie brakuje mu tego wykończenia, takiego spokoju, nie? Właśnie coś, co ma na przykład Robert, gdzie wiesz, on jakoś, nie wiem, w slow motion ma przed tą bramką i on wszystko widzi gdzieś tam, to właśnie u tego Briana jakby brakuje. I myślę, że mógłby mieć zdecydowanie dużo więcej bramek, gdyby właśnie to miał. Bo miał bardzo dużo sytuacji, gdzie sobie sam wypracował właśnie tą swoją fizycznością, siłą, ustawieniem i tym, tą przebojowością, a później gdzieś tam nie trafiał. No ale no, bardzo dużo zawodników jest dobrych, nie? Bardzo dobrych w Eredivisie. No, Luke de Jong, myślę, że najlepszy. Nie ma lepszego zawodnika grającego głową, naprawdę. No, jest niesamowity, jeśli chodzi o grę głową. Szymon Wodakczyk był pod jego ogromnym wrażeniem, kiedy grali w eliminacjach do Ligi Mistrzów w tym sezonie. Mówił, że niesamowita dziewiątka. Jeśli chodzi o grę głową, to jest niesamowity. No zawsze jest, może zawsze grałem tam, gdzie on ma być, ale no zawsze jest w miejscu, gdzie piłka spada gdzieś po tym rożnym, zawsze gdzieś tam dobrze się ustawia. No i kończy tę akcję, nie? Bo wiesz, dojść do sytuacji to jest jedna rzecz, ale później skończyć tą sytuację to jest druga. On naprawdę tą głową... Ale ma w tym wszystkim dobry timing, nie wiem, potrafi dobrze gdzieś zgubić obrońcę, co jest takim jego... Przede wszystkim on jest bardzo duży, masywny, więc nawet jak przy nim jesteś, to cię tu pchnie, gdzieś tam ten łokieć wrzuci i nawet jak przy nim jesteś, to tą głową z tobą wygra. No ale właśnie wie, gdzie się znaleźć. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że na pewno to jest też wytrenowane na zasadzie takiej, tam gra też Joe Weberman, który ze mną grał, no i on posyła piłki tam, gdzie chce, więc mówią, dobra, no to przy tym fragmencie ty idziesz tam, ty tam, więc grają na Luka i on się tam znajduje, ale ma właśnie też tą czutkę, nawet jak widać, takiej sytuacji, która nie jest zorganizowana, że gdzieś tam ta piłka wyleci, gdzieś tam przed pole karne, już nie jest ta gra tak zorganizowana, a on i tak potrafi wbiec w przestrzeń, w którą ta piłka gdzieś tam finalnie dojdzie, więc... Jeśli chodzi o grę głową, no to jest niesamowite. Chociaż Holandia to tak naprawdę teraz robi się kraj wielu talentowanych środkowych obrońców, bo tych takich piłkarzy z dużym potencjałem masz tam bardzo dużo. Ty mówiłeś, że to jest właśnie dobre miejsce do rozwoju na tej pozycji i często wspominałeś o ustawieniu względem pressingu rywala. To jest rzecz, która mnie też interesuje, bo to jest rzecz, w której ty zrobiłeś postęp i często już sobie analizujesz też, jak masz się ustawić, patrząc na to, jak cię rywal presuje. Już nie zawsze w rogu 16. Nie. Kiedyś myślałem, no, jak do bramkarza, to róg 16 i co by się nie działo, to moje miejsce, więc... I ja dobrze. Tak, ja dobrze, a reszta... No jest to bardziej skomplikowane, ale na to ma wpływ... Jakby nie chcę tutaj kwestionować gdzieś tam szkolenia polskiego i tak dalej, ale na przykład odprawy w polskim klubie, w sensie się może troszkę wrzucę teraz do ogródka trenera Brosza, chociaż go cenię bardzo, ale odprawy w Polsce, w Górniku przynajmniej, wyglądały, czy nawet w reprezentacjach młodzieżowych, wyglądały bardziej na zasadzie wchodzisz, nie masz w ogóle żadnej interakcji z tym, co się tam dzieje na tym ekranie, tylko trener ci mówi, a ty tak na lekcji, której nie lubisz, siedzisz i... Słuchasz, odbębnisz. No tak. No tutaj to, dobra, okej. Okay. A w Holandii, przynajmniej w moim klubie, jest tak, że jest odprawa, zaczyna się odprawa i na przykład jest pokazane to, jak na przykład ten Feyenoord nas presuje, że na przykład presuje nas, nie wiem, dziewiątką i skrzydłowym. No i trener stopuje i mówi, dobra, Paweł. Jak ich rozgrywamy, nie? No i wtedy już masz takie... No tak, musisz się uaktywnić. Aha, no to pasuje być przygotowany, tak. Pasuje wiedzieć, co trzeba tu zrobić, nie? I później jakby to zostaje. Wiem, że zawodnicy no nie lubią tego, nie? No bo to jest taka trochę klasówka, nie? Ale to gdzieś tam zapada w pamięć. I to samo jest na przykład w drugą stronę, gdzie oni rozgrywają od tyłu, no i jest nasz napastnik, na przykład powiedzmy Pele, no i jest Pele, okej. Okay. To jak ich presujemy? Dziewiątką, dziesiątką? Czy ty odcinasz tak, czy ten skrzydłowy, jak nie wiem, jak piłka będzie do lewego obrońcy, no to skrzydłowy podbiega, ty zamykasz jednego, później drugi skrzydłowy znowu zamyka, więc
Czyli u was jest... trener nie jest człowiekiem, który wam to narzuca, ale najpierw z wami rozmawia na ten temat, chce, żebyście wy też coś od siebie tutaj wnieśli. Tak, to jest bardzo, bardzo często. Mamy też na przykład taką jakby radę drużyny, to nie jest niczym nienormalnym, wszędzie to chyba jest. Wow. Mamy radę drużyny. Więc no bardziej ci doświadczeni zawodnicy i nie wiem, był mecz, gdzie trener chciał grać z trójką obrońców. No i zapytał się nas. No i rozmawialiśmy po prostu, nie? Pokazał nam, jak gra przeciwna drużyna. No i mówimy, no ta trójka to tak, no tak średnio, nie? Na ten mecz. No i finalnie zagraliśmy tak, jak graliśmy normalnie, tylko tam gdzieś tam do wspólnego konsensusu doszliśmy, nie? Oczywiście trener na końcu ma ostateczne zdanie, ale gdzieś tam liczy się z tym, jak się czują zawodnicy, na jakich pozycjach się najlepiej czują, przy jakim pressingu się najlepiej czują, jak przy rozegraniu, jak się najlepiej czują, więc to jest taka duża różnica, jeśli chodzi o... Tak jak mówię, ja nie chcę tutaj wrzucać jednego worka całej polskiej piłki, bo ja nie wiem, jak się w innych klubach pracuje, ale tak jak na przykład byłem w reprezentacjach młodzieżowych, no to mówię, te odprawy były takie... No to wchodzisz, wychodzisz i... Do zapomnienia trochę. I tak, no w sensie na reprezentację jeszcze to rozumiem, bo... Nie masz w klubie nie masz czasu, nie? Mhm. Trener ci musi pokazać szybko i okej, no tak gramy, nie? Też no, w reprezentacji już masz doświadczonych zawodników na wysokim poziomie, ale gdzieś tam jesteś w klubie i budujesz to gdzieś od podstaw, no to myślę, że spoko jest właśnie wrzucić zawodników do interakcji. Jeśli teraz trenerzy w Polsce zaczną to robić, to myślę, że dostanę wiadomości od zawodników, kurwa, coś ty zrobił. Krótka przerwa reklamowa, mamy ważny komunikat do nadania. Otóż firma Pyszne.pl wraz z Futrakiem po raz kolejny szykuje nie lada atrakcję na mecze Ligi Mistrzów. Rozlosowano już parę ćwierćfinałowe. Przyjrzyjcie się dokładnie tej ósemce i zobaczcie, gdzie byście chcieli pojechać potencjalnie na mecz rewanżowy w półfinale, bo na takie spotkanie na murawę stadionu chcemy was z firmą Pyszne wysłać. Konkurs już wkrótce na naszym TikToku. Ale miałeś takie mecze w lidze holenderskiej, że jednak te wasze założenia względem tego, jak rywal zakłada na was pressing, nie działały i byłeś przez to pogubiony na boisku? Że nie potrafiłeś się szybko przestawić? Może nie, że nie działały, tylko były inne niż my założyliśmy. No tak, jest to, może się zdarzyć, prawda? No, to często się zdarza, nie? W sensie wychodzisz, myślisz, że grają 4-3, a to nagle zaraz wychodzą trójką obrońców i presują cię dwoma napastnikami. No i wtedy próbujesz zrobić przewagę 3-2. Jak cię, nie wiem, jednym napastnikiem presują i skrzydłowym, no to wtedy starasz się zagrać, nie wiem, 2-1 z napastnikiem i zwracać uwagę na tego skrzydłowego, który chce się spresować, żeby wejść bliżej na przykład środka i czasami jest tak, że gram na 5 metrach z drugim stoperem po to, żeby wyciągnąć tego skrzydłowego do mnie, bo wtedy wiem, że lewy obrońca będzie wolny, nie? Więc no, sporo jest takich rzeczy gdzieś tam, na które trzeba zwrócić uwagę, nie? Ale nie masz tej nonszalancji w sobie jeszcze, żeby się kiwać z napastnikiem rywala? Ja myślę, że mam bardzo dobre podanie, ale nie mam właśnie tego takiego, wiem, że środkowy obrońca z driblingiem, więc to dziwnie brzmi, ale naprawdę w Holandii są tacy zawodnicy, co biorą piłkę i jadą w środku, nie? W sensie środkowi obrońcy i my też mamy takiego właśnie Sip van Otele, to właśnie ma takie coś, nie? Mówię, że on guletą potrafi wyjść spod pressingu. Nie ma problemu, nie? Dostaje piłkę od bramkarza, odwraca się, ma pressing na sobie, on tam, wiesz, Iniesta, hop, i wychodzi, nie? No to jest takie, w pierwszym sezonie pamiętam był taki zawodnik Ibrahim Drezewicz, no to on już do przesady, nie? Ja na początku się denerwowałem aż, bo ja nie wiedziałem, co mam zrobić, a później już mówię, dobra, już co rób tam, wiesz, już się kiwaj tam, nie, wiesz, bo na początku masz takie, nie wiem, czy wyjść do podania, czy go zasekurować, czy coś, no, no tak. Tam, wiesz, rulety, tutaj bioderkami. A nigdy się to nie kończyło tragedią? Pewnie czasami raz tak. graliśmy mecz z Twente na wyjeździe i 0-0. 70 tam któraś minuta, no i właśnie Ibi, bo tak na niego mówiliśmy, zaczyna tam swoje jednego przed drugiego przeszedł. I już mógł podać, ale znowu zawrócił, coś tam straciliśmy i sam na sam bramkarz wybronił. 78 minuta, zmiana. Drugi stoper. Na wszelki wypadek. Niech się skończy 0-0, nie? Jedna rzecz, która też mi mocno utkwiła w pamięć, czytając swój wywiad na Weszło, to powiedziałeś, że kontuzja była jednocześnie najgorszym, co ci się przytrafiło w życiu, ale też i najlepszym, ze względu na to, że miałeś trochę czasu, aby skupić się na swoim ciele, na tym powrocie do tej sprawności, na diecie. I ta świadomość gdzieś u ciebie, pewnie własnego ciała, się zwiększyła. Dzięki kontuzji, dzięki temu, że właśnie poznałem chłopaków Piotrka Gatuno, w sensie Piotrka Kurka Gatuno, wszyscy na niego mówią, więc... Kubę, właśnie z Centrum Osteopatki, Józka, z którym współpracowałem, więc to codzienne
spotykanie się z nimi i ten kontakt z nimi i ta ich wiedza i to podejście, no to... To zmieniło mnie, nie? Więc... Zobaczyłeś, że można więcej. Tak, nie? Tak. Nawet nie, że więcej, tylko jakby, że trening siłowy, no to rzeczywiście jest mega potrzebna rzecz, nie? Że no, czasami jak w klubie nie robią, no to nie znaczy, że ty nie musisz, że ty nie robisz, więc też zrobienie przysiadu, tak jak niektórzy mamy w klubie, że masz zrobić 60%, no to on tam, nie wiem, nie wie ile to jest 60%, to zrobi 50 kilo przysiad i myśli, że zgit, no a to jakby to nie ma nic wspólnego z dobrym treningiem siłowym, więc na pewno na to zwróciłem uwagę i na różne inne rzeczy, właśnie dieta i tak dalej, więc no... I zostały ci jakieś rytuały z tego okresu, które cały czas stosujesz? Ja na przykład nie robię w ogóle treningów motorycznych, to co robią w klubie, tylko robię to, co mi Piotrek wysyła i to jest uzgodnione z klubem i jakby jest kontakt pomiędzy Piotrkiem a moim trenerem jakby w klubie. Więc ja robię wszystkie treningi, które są zrobione pode mnie, mam wszystko, wiesz, co do kilograma wyliczone, kiedy, jak. Taki zaopiekowany się no, możesz czuć. Na pewno na początku kariery, no nie zawodników grających w trzeciej lidze może być na to nie stać po prostu finansowo, nie? Ale gdzieś tam, jak już jesteś na jakimś tam takim poziomie, powiedzmy, ekstraklasy pierwszej ligi, to dla mnie, nie wiem, typu właśnie trener twój, psycholog, dietetyk i tak dalej, to powinno być normalna rzecz, nie? Więc... Podstawa. Więc myślę, że u nas jest taki trochę, jak to nazwać, taka kultura macho, nie? Że my sobie damy radę, bo piłkarze to powinni sami wszystko. A propos psychologa, no to jest ważna rzecz. Z Piotrkiem trenuję sobie mięśnie, z psychologiem trenuję mózg, no i wiesz, podejście do każdego meczu, radzenie sobie z emocjami, gdzieś tam rozładowanie tych emocji, no piłka nożna, bycie piłkarzem to jest super, super zajęcie, ale to nie jest tak, że to się też nie wiąże z jakimiś trudnymi sytuacjami, nie? Więc trzeba sobie z tym radzić. A miałeś problemy, żeby sobie radzić właśnie chociażby z presją podczas meczów reprezentacji? Że cię to lekko paraliżowało, albo może i nie lekko? No. Przed tamtymi meczami dwoma, które zagrałem, nie współpracowałem z psychologiem i myślę, że to był błąd, a przed tym meczem jakby już miałem tą współpracę od dłuższego czasu, więc ja po prostu teraz podchodzę do tego, jak do każdego innego meczu, nie? Przyjeżdżam na kadrę, jest mecz, no to jakbym grał, powiedzmy, nie wiem, z... Mecz ligowy, no. I na pewno to był na przykład mój pierwszy mecz na Narodowym, więc... No kurde, Narodowy, nie? No marzysz o tym całe życie. Widzisz tę flagę, hymny, wiesz, żonę na trybunach, łezki w oczach, tak. Nie? Więc ciężko, no jesteśmy ludźmi, nie? Więc ciężko gdzieś tam nie być tak poruszonym tym, nie? Więc to też nie jest tak, że grasz, chociaż myślę, że lewy, który gra 100, tam nie wiem, który już ma 70, pewnie też ma to w troszkę mniejszym stopniu, ale też to dalej ma. Dla mnie zawodnika, który był pierwszy raz na Narodowym, no to no byłbym jakimś robotem, gdybym, wiesz, stwierdził, nie no, fajny meczek, nie? Kacper Kozłowski, to jest mental Kacpra Kozłowskiego, myślę, że on... Może, nie? No, ten moment hymnu, no był taki wielki dla mnie, nie? No ale później, no wiedziałem, co z tym zrobić, gdzieś tam uregulować oddech, skupić się na tym, co na moich zadaniach, wiedziałem, jakie mam zadania, co mam robić, jestem pewny siebie, to jest moja gra i jedziemy, no mecz jest jak mecz, a później, szczerze powiedziawszy, to jak się zaczął ten mecz, to miałem takie, no, dobra, to jest 100, wiesz, takie, trochę w głowie sobie, wiesz, wyolbrzymiłem to trochę, a później zaczął się ten mecz i w sumie, wiesz, no, nie chcę umować kibicom na Stadionie Narodowym, ale no, to nie jest doping, no, tak. Nie wiem, normalnego meczu ligowego gdzieś tam na dużym stadionie, więc... Tak. Chociaż bardzo szkoda, bo myślę, że dałoby się to jakoś zorganizować. I EFL-a podłożyć jakiegoś na stadion. No więc... No i później miałem takie, no dobra, no normalny mecz, no i po prostu zagrałem normalny mecz. Ale jeszcze trzeba ci zapytać jako członka Puma Family o buty, bo nie techniki oddechowe, wiadomo, nie ta praca z psychologiem, a te buty tak naprawdę są na Narodowy, game changerem. Patrzysz na dół, buty, widzisz buty i od razu wszystko gra. Ale w tych grasz właśnie? Tak, w tych gram. Piękne są. Właśnie mówiłam ładne. Kubie, że jakby były takie za moich czasów, to bym dalej grała w piłkę, tak? Na pewno. Mhm. Ja jakbym był... dorastał, tam gdzie dorastałem i wyszedł w tych butach, to mogłoby... To mogło się to nie być już. Różnie, ale... Ale Holandii luz. Holandii luz. Jeszcze tutaj jakąś tęczę dorobimy i myślę, że wszystko byłoby git. Nie, ale ty w ogóle jesteś wierny temu modelowi chyba, prawda? Bo od wielu lat grasz akurat. Ja ogólnie jestem takim człowiekiem, że nie lubię za dużo zmieniać. Nie? Jedne buty, coś... jedna kobieta. Tak jest.
Czasem klub już trzeba zmienić, to już wystarczy. Znaczy to tak, no to jest... Ale też mi to przychodzi ciężko, nie? Jak, no. jest coś dobrego, na przykład z Górnika było mi bardzo... Jak jest dobry, po co zmieniać? Jak jest na przykład z Górnika było mi bardzo ciężko odejść, nie? Ja się tam bardzo dobrze czułem, no ale miałem takie... No ale trzeba iść dalej, nie? No tak, tak. I teraz jakby przyszła taka oferta, okazja, no to też bym miał takie... No jest super tutaj, nie? W sensie czuję się ważnym zawodnikiem. 25 tysięcy co mecz, wiesz, na stadionie, gram wszystko, kibice mnie lubią, to masz takie, no ale trzeba gdzieś tam czasami ruszyć dalej. To Paweł, życzymy ci, aby ta reprezentacja była rzeczywiście tą trampoliną i żebyś wsiadł na ten elektryk swój i pojechał gdzieś dalej jeszcze. Świat. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Dziękuję.